EA zaprezentowało pierwsze spojrzenie na nową generację gier. Podczas EA Play pokazano krótkie ujęcia z wczesnych wersji gier, które ukażą się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Niestety zabrakło oficjalnych ogłoszeń konkretnych tytułów, jednak wymieniono kilka znanych studiów pracujących nad swoimi następnymi dużymi projektami. Fani ścigałek i serii Need for Speed mogą wyczekiwać nowej gry od deweloperów Criterion Games, twórców Burnout Paradise. Tworzona produkcja ma zaoferować zaawansowaną fizykę, wysoki poziom detali oraz błyskawiczne czasy ładowania każdego wyścigu. Bioware również pracuje nad czymś nowym. Udostępnione fragmenty wydają się sugerować nadejście kolejnej odsłony serii Dragon Age, jednak, nie wykluczone, że pochodzą one ze zupełnie nowej marki. EA nie zapomniało też o produkcjach FPS. DICE w pocie czoła pracuje nad czymś co wygląda na następną część Battlefield. W krótkim urywku widać całą chmarę żołnierzy szturmujących pozycje wroga. Jak stwierdziła szefowa studiów EA, twórcy pracują nad epickimi bitwami na skalę jakiej do tej pory nie doświadczyliście. Na koniec wspomniano też o kolejnym projekcie Studia Motive. Ich gra ma zaoferować nową, ambitną i innowacyjną rozgrywkę oddającą moc i kreatywność w ręce gracza, której stworzenie nie byłoby możliwe bez technologii nowej generacji. Nie jest jeszcze do końca jasne, czy wspomniane produkcje będą dostępne na starcie nowej generacji konsol. Można nawet przypuszczać, że ich premiera odbędzie się najwcześniej w 2021 roku. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne ogłoszenia związane z grami EA na nową generację konsol. Super oferty dla super graczy zawsze w MediaExpert.